Sięgnijmy do słowa Dziejów Apostolskich, które jest zawarte w 4 rozdziale od 18 wersetu. Mamy tu opisaną historię po uzdrowieniu człowieka chromego przy bramie świątyni. Odbyło się przesłuchanie z tego powodu apostołów i słuchajmy, co dalej się dzieje w tej sprawie. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stały. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Każdy czas, w jakim funkcjonował Kościół, jest trudnym czasem. To nigdy nie jest łatwy czas dla Kościoła, w jakimkolwiek okresie by to nie było. Zawsze jest jakaś opozycja i ona powinna już dla chrześcijan być czymś normalnym, do czego się powinniśmy przyzwyczaić. Jedynie naiwni ludzie mogą być zdziwieni, że jest inaczej, że nie ma opozycji. Ale z tego fragmentu wyłania się jedna z bardzo zasadniczych cech, istotnych zasad, którą to zasadą powinni się kierować ludzie wierzący, powinni się kierować chrześcijanie. Mianowicie tak zwana klauzula Petri, a ona brzmi: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I to jest zasada, która powinna w naszym życiu być ważna. Gdy Piotr podaje taką zasadę, gdy mówi, co jest dla niego ważne, równocześnie powiada, czy składa świadectwo swoje, kim jest dla niego Jezus Chrystus. Co jest naprawdę ważne w jego życiu? Co się naprawdę liczy? Co jest istotnego? Jakie jest motto jego życia, którym on się kieruje? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I to jest ważny element naszego duchowego wzrastania, naszego postępu w naszym życiu. O jednym z wielkich kaznodziei, który żył w Szkocji, John Knox, powiedziano, że żył w tak wielkiej bojaźni przed Bogiem,
że nie bał się żadnego człowieka. Tak był oddany Bogu, że nie obawiał się jakiejkolwiek opozycji, a wręcz przeciwnie, on swą postawą, swym chrześcijańskim życiem, swoim chodzeniem za Bogiem łamał opozycję. Możemy sobie tylko zadać pytanie w tym zgromadzeniu, jak my się tej zasady w swoim życiu trzymamy. Sądzę, że odpowiedzi byłyby różne. Każdy ma jakąś inną na ten temat odpowiedź, a najchętniej prawdopodobnie byście powiedzieli, poproszę o inny zestaw pytań. Nie zadawajmy sobie takiego pytania, jak ty trzymasz się tej zasady. Apostołowie nie mogli pominąć tego, co się działo w ich życiu. Co się zdarzyło, co przeżyli. To było ich świadectwo, którym w każdym miejscu dzielili się, nie milczeli. Mieli taki, czytamy, błogosławiony przymus mówienia o tym, co widzieli i słyszeli. Tu odpowiadają tej radzie, przed którą byli postawieni. Nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Ha, ależ my mamy też taki błogosławiony przymus przecież. My mamy taki błogosławiony przymus, aby mówić o tym, co się zdarzyło dobrego w naszym życiu, no i jak się nie powiodło naszym znajomym. To taki klucz wytrych, którym właściwie zaczynamy każdą rozmowę. Mamy taki błogosławiony przymus i mówimy, co słychać? I drzwi są otwarte, prawda? Już zawsze na każdy temat można rozmowę rozpocząć, zaczynając od pogody, kończąc tam na czymś jeszcze, prawda? Mamy też taki przymus, by się dowiedzieć wielu rzeczy. Co słychać? A to bardzo szeroki temat i umiemy się tym dzielić, co wiemy. Czy zawsze umiemy się podzielić tym, co powinniśmy powiedzieć? Jak przy takiej okazji nie mówić tylko o swoich sukcesach i porażkach innych, ale mówić o swoim rozwoju duchowym, o swoim życiu, o tym, co przeżyłem z Bogiem, o tym, co widziałem i słyszałem od mojego Pana i Zbawiciela, o tym, co przeczytałem z Biblii. Są tacy ludzie, z którymi jest przyjemnie rozmawiać. Na jakikolwiek temat byście nie zaczęli z nimi rozmowę, zawsze wykorzystają Biblię. Zawsze wrócą do Biblii, do tego tematu. Wspominam z przyjemnością rozmowy z pewnym braterstwem, których już nie ma w naszym zborze. Lubiłem zawsze być w ich domu i rozmawiać, bo na jakikolwiek temat myśmy nie zaczynali rozmowę, zawsze to się sprowadzało do tego, że a może właśnie tu w Biblii mamy ten temat, a może o tym porozmawiamy, a może to, co myślisz o tym, a jak byś to widział, a jak to dostrzegasz? I zawsze wokół Biblii rozmowy się toczyły. Czy nie mamy ważnych spraw, czy nas nie interesuje polityka, zdrowie, nasze finanse, jak nam się żyje, jak nam się powodzi? Oczywiście, że tak. Moje życie, które i tak się będzie toczyło, lepiej, gorzej, ale ciągle mnie fascynuje mój Pan. Co mogę przeżyć? Co mogę nowego usłyszeć? Czy wierzący tamtych czasów zawsze tak byli otwarci i tak mieli błogosławiony przymus tego dzielenia się świadectwem? Otóż nie zawsze. Możecie czytać Dzieje Apostolskie i przekonać się, że gdy zaczęło się prześladowanie, niektórzy z nich, o tym jest w 11 rozdziale mowa, zamknęli usta i nic nie mówili. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Uznali, że starczy. Uznali, że nie trzeba mówić o tym, co słyszeli i widzieli. Byli przerażeni tym, co ich spotykało. Byli przerażeni tym, że zaczęły się prześladowania. Miało być tak dobrze. A przecież Jezus nie mówił, że tak miało być bardzo dobrze. Daje to nam pewien powód do tego, by być świętym, musimy znaleźć Boże rozwiązanie. A tym rozwiązaniem jest modlitwa. Ci zaś, którzy to usłyszeli, o czym apostołowie powiedzieli, jak ich przesłuchiwano, opozycja nie mogła zaprzeczyć temu, co się zdarzyło. Bo 21 werset niejako nam powiada, jaki był nastrój w Jerozolimie po tym zdarzeniu.
zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud, wszyscy bowiem wysławiali Boga. Wszyscy to znaczy co? Cała Jerozolima? Czy wszyscy byli przekonani o tym, co apostołowie mówili, zrobili, jak trzeba żyć? Zapewne nie było tak, że 100% miasta było za apostołami. Ale czytamy, był taki nastrój, o którym Łukasz mógł napisać. Wszyscy byli jakby po stronie apostołów. A więc to oznacza, że Kościół rósł, że przybywało ludzi, że ludzie byli zachęceni przez ich świadectwo. Widzieli też, co się dzieje. I w tym miejscu docieramy do tego właściwie, o czym głównie chciałbym dziś powiedzieć. Do miejsca, które dla mnie w tym czytanym, cytowanym fragmencie jest bardzo interesujące. Bo jest napisane, że gdy ich zwolnili, to ci ludzie gdzie poszli? Jest napisane, poszli do swoich. To jest to, co dla mnie ma ogromne znaczenie i myślę, że dla większości z was. Oni mieli tak zwane zaplecze. Mieli gdzie pójść. Oni mieli swoich. Nie obcych, nie ich, nie onych, nie tamtych. Mieli swoich. I to mocno chcę zaakcentować. Mieć swoich. To ważny element naszego wzrastania, naszego duchowego życia. Chrześcijaństwo w pojedynkę, już to nie raz podkreślałem, jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo samemu nie jest chrześcijaństwem. Kiedy ludzie powiadają, ja tak się z wami w duchu łączę, to ja powiadam, ja przychodzę do zboru i z duchami nie chcę mieć nic wspólnego. Chcę mieć z żywymi ludźmi, z ich ciałami siedzącymi w łapkach. Duch jest niewidoczny. Ja chcę widzieć ludzi, chcę widzieć moje zaplecze, mój akumulator. To przecież wy mieli swoich, mam swoich, mogę tak powiedzieć. Czy każdy z was może powiedzieć, że ma swoich, do których z przyjemnością powraca, do których, z którymi chętnie się spotyka? Mieć do kogo wrócić. Jeśli masz dom, rodzinę, masz gdzie powrócić, masz do kogo wracać, masz dla kogo żyć. A jeśli nie, stajesz się w pewnym momencie człowiekiem bezdomnym. Niby masz gdzie mieszkać, ale tak naprawdę nie masz swoich. Bardzo dużo się mówi o człowieku samotnym w mieście. Przejdźcie się chodnikami tam, gdzie bardzo dużo ludzi chodzi, gdzie jest tłum ludzi. Przyjrzyjcie się. Nie wiem, czy umiecie to zauważyć, wyłapać. Jak chodzą w tym tłumie ludzie, których oczy są rozbiegane, którzy właściwie idą bez celu chodnikiem, niczego nie potrzebują, niczego nie szukają, nie mają do czego wrócić. Po prostu idą, są. Łatwo to zauważyć. Można poznać, rozpoznać takich ludzi. Ja bardzo często się łapię na tym, że takich ludzi zauważam. A dziś zresztą nie trudno takich ludzi zauważyć, bo oni sami często do nas podchodzą i powiadają, że coś tam potrzebują, że coś by chcieli od nas. A jak to jest przyjemnie mieć do kogo wrócić, do swoich. Gościliśmy przez kilka tygodni siostrę z Kenii. Tak daleko mieszka, tu z Bydgoszczy. Tu się urodziła, tu wychowała, tutaj ma rodzinę. Ma swój dom w Kenii, ma męża, dzieci, ale z przyjemnością wraca do tego domu, gdzie się wychowała. Do tej starej, secesyjnej Bydgoszczy, którą lubi, bo tu ma swój dom, tu ma swoich najbliższych. Poza tymi, którzy są z nią tam gdzieś daleko. Mieć do kogo wrócić. Czy są chrześcijanie, którzy mają do czego wracać, czy nie mają do czego wracać? Nie mają swoich, ale mają ich, mają obcych, mają onych. Nigdy nie zadeklarowali się być częścią całości, brać odpowiedzialność za tę rodzinę Bożą. Nigdy nie podjęli takiej decyzji. Gdzieś niby są, a są z boku. Czy na pewno jesteś w rodzinie? Czy na pewno nie jesteś sam w tłumie? Czy nie jesteś bezdomnym czasem? Nie masz swoich. Zawsze cię powitają jako gościa. Zilustruję tę myśl jeszcze bardziej pewną historią ze Starego Testamentu. Historia jest opisana w księdze, która jest krótka i zechciejcie ją sobie przypomnieć. Większość chrześcijan zna, ale jeśli zdarzyłoby się, że nie znacie treści tej księgi, to ona ma tylko 4 rozdziały. Księga Rut. Przeczytajcie tę księgę. Jest tam opisana historia pewnej rodziny,
niewiasty imieniem Noemi. Żyła wśród obcych, w Moabie, ale ciągle spoglądała na horyzont, gdzie byli jej rodacy, gdzie byli swoi. Ciągle patrzyła tam, w to miejsce, na horyzoncie. Tam gdzieś jest mój dom, był mój dom, zostawiłam go. Tam jest mój kraj, moja rodzina, moi krewni. Chociaż najbliższych straciła w Moabie, męża, synów, została z synowymi. Ale to pragnienie bycia ze swoimi, wrócić do swoich, było tak wielkie, że pewnego dnia powiedziała: idę. To było większe pragnienie niż bycie w Moabie. Przeszła doświadczenia, o których mogłaby powiedzieć, że jej życie nie było łatwe. Ale czyje życie jest łatwe tu na ziemi? Każdy ma jakieś trudności, problemy. Rzadko spotkacie człowieka, który powie, że jego życie jest łatwe. A jeszcze rzadziej spotkacie człowieka, który powie, że jest zadowolony z życia. Zwłaszcza Polak. Wszystko idzie źle. Wszystko jest niedobrze. Samochodów pod blokami tyle, że parkingu brakuje, ale jest źle. Wszystko idzie w złym kierunku. Nigdy się Polak nie przyzna, że jest dobrze. I do wyjątków należą tacy ludzie, którzy powiedzą: jestem zadowolony z mojej pracy, jest mi dobrze. Ale jeśli to słyszę z ust ludzi wierzących, to jestem już zdumiony i zadaję sobie wtedy pytanie, czy na pewno ten człowiek był pod krzyżem Jezusa Chrystusa? Czy on na pewno był w tamtym miejscu? Czy on może myślał, że tam był? Zadaję to pytanie, na które nie oczekuję, że mi odpowiecie, ale odpowiecie sobie. Byłeś pod krzyżem Jezusa Chrystusa? To czemu jesteś niezadowolony? Jezus nie powiedział, że twoje życie to będzie sama gloria i chwała. To będzie życie usłane problemami. Ale wiesz, kogo spotkałeś pod krzyżem? Kto jest ci gotów pomóc? Kto zmienił twój sposób myślenia? Kto odnowił twój umysł? Kto sprawił, że jesteś nowym człowiekiem w Jezusie Chrystusie? Mam nadzieję, że tak jest, że jesteś nowym człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Noemi miała gdzie wracać. Wróciła do swoich. To pragnienie się ziściło. A co ją tam spotkało? Upokorzenie. Była wśród swoich, nie miała co jeść, nie miała domu. Sytuacja była naprawdę trudna. Mogła sobie powiedzieć: i po co ja tu wróciłam? Po co tutaj powracałam? Upokorzona między swymi. Ale miała Boga, któremu ufała. Miała niezwykłą synową, Rut, która wiedziała, co zrobić w tej sytuacji, w jakiej się znalazły. Rut poszła na pole do obcego człowieka, takiej się wydawało wtedy obcego, zbierać kłosy. Dobrze jest, gdy człowiek w trudnej sytuacji bierze się za to, co jedynie może wykonać, za tę jedyną pracę. Są ludzie, którzy nie mają pracy, którym nie jest dobrze i nie wezmą się do pracy tej, którą mogą wykonać, bo mają marzenia o tym, by być od razu menadżerami, dyrektorami. Zbieranie kłosów, jeszcze tak nisko nie upadłem. Nie upadłam, żeby się za to wziąć. Lepiej być na zasiłku. Lepiej czekać, aż inni pożyczą, a potem się im nie odda, prawda? Taktyka niektórych ludzi. Zamiast zbierać kłosy. Zrób to, co możesz teraz zrobić. Ta kobieta zrobiła to, co mogła zrobić. Była u swoich, a przecież ci swoi też nie dysponowali i nie czekali z otwartymi rękoma. Witamy, Noemi, fanfary, tu praca, mieszkanie, dom, wszystko dla ciebie. One musiały przejść upokorzenie. Czasami zdarza się, że możemy wykonać jakąkolwiek pracę. Może jakieś zbieranie kłosów. I możemy powiedzieć: to nie dla mnie. Ale przeniosą to na życie zboru. Może będziesz musiał pozamiatać. Może mógłbyś tylko drzwi otworzyć i zamknąć. Może podać komuś rękę, stanąć w drzwiach, przywitać, uśmiechnąć się, zachęcić kogoś do wejścia do zboru. Nie, to nie dla mnie, jestem do wyższych celów. Możesz w pracy duchowej wykonać zbieranie kłosów i pójść za żeńcami, albo stać bezrobotny i powiedzieć: tu nie ma nic dla mnie i nie ma miłości dla mnie. Musisz okazać tę miłość innym najpierw. Weź się za zbieranie kłosów. Często jest to jedyne, co można zrobić na początku. Między swoimi. Wcale nie mówię o obcych teraz. Między swoimi. Jeremiasz powiedział tak:
A ty żądasz dla siebie rzeczy wielkich. Nie żądaj, bo to sprowadzę nieszczęście na wszelkie ciało, mówi Pan, lecz tobie daruję twoje życie jako zdobycz wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Czy umiemy, budząc się, niekoniecznie paść zaraz na kolana przed Panem, ale czy umiemy powiedzieć: Panie, jestem szczęśliwy, że jestem wśród żywych, że jeszcze zachowałeś moje życie, że jeszcze coś będę mógł zrobić, że jeszcze to jedno westchnienie. Panie, obudziłeś mnie. Kolejny dzień przede mną, który dajesz. Twój dzień. W tym dniu mam wyzwania. Zmierzę się z nim, z twoją Bożą pomocą. I wracam do tego miejsca, gdzie oni wrócili. Do swoich. Kiedy stałeś się dzieckiem Bożym, siostro, bracie, to wiem, że miałeś zdrowy, duchowy apetyt. Nie było nic trudnego, co by powstrzymało ciebie od bycia w zborze, w społeczności, w czytaniu Biblii. Nie były trudne ani odległość, ani godzina. Zawsze był czas, aby zebrać parę głosów. Jak mało wtedy się interesowaliśmy tym, co inni robią, a jak dużo interesowało nas, co ja mam w moim Panu. Ile się nasyciłem już. Opowiadano, że kiedyś, jak to do zborów, czasami całą noc się szło, żeby być na nabożeństwie, albo rowerem jechało się 50 kilometrów, żeby być na nabożeństwie. Dziś, mając samochody, jest nam często trudno być na nabożeństwie. Jak nie masz na bilet, przyjdziesz na piechotę, ale chcesz tu być. To jest bardzo zachęcające dla drugiego. Jaka jest dziś nasza sytuacja? Czy szukamy, potrzebujemy jeszcze? Potrzebujemy jeszcze tego świeżego chleba? Szukamy tych kłosów, które może gdzieś inny uronił, a my chcemy je pozbierać, nakarmić się tym? Pamiętajmy, że wierność w małym otwiera drogę do rzeczy wielkich. Oczywiście świat kocha ludzi, którzy są samowystarczalni, pewni siebie, niezależni, wszystko potrafią zrobić, wszystkimi potrząsają, poruszają się i wykonują rzeczy samodzielnie. Nikt czyjej łaski, jak to mówią, nie potrzebują. Ale w Królestwie Bożym jest nieco inaczej. Tu nie trzeba się rozpychać łokciami. Tu nie jest potrzebny znak niezależności, a wręcz przeciwnie. To w Królestwie Bożym dajemy dowód, że jesteśmy zależni od naszego Pana i Zbawiciela, bośmy byli pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Od Niego tak bardzo jesteśmy zależni, tak bardzo jest zależne nasze życie. Czy mówię o czymś wyimaginowanym? Mam nadzieję, że nie. Przykładem jest Piotr, apostoł Piotr. Pewnego dnia uznał, że on jest niezależny, samodzielny, samowystarczalny. I wiecie, co powiedział? Idę łowić ryby. Wziął łódkę, sieć i uznał, że on sobie da radę. Pokazał, że miał puste sieci, kiedy chciał pokazać, co on sam zrobił, bez swoich. Pan Jezus go przywrócił, wyprostował mu kręgosłup, przywrócił go do duchowej równowagi. Piotr jeszcze raz musiał zobaczyć, że bez swoich to on jest tak naprawdę nikim. Niewiele znaczy. On nie jest wielkim Piotrem. On jest Piotrem, który nie umie jednego ogona rybiego złapać, a to dopiero wiele ryb. Ale gdy mu Jezus powiedział: Piotrze, weź zapuść tam sieć. Na twoje słowo to zrobię. Bo już zobaczyłem, że cała noc zmarnowana. Jest możliwe być dzieckiem Bożym, mieć objawienie Jezusa Chrystusa, mieć napełnienie Duchem Świętym i chodzić własnymi drogami. I chodzić po swojemu, być niezależnym, nie mieć swoich. Być dla siebie sterem, okrętem i kapitanem. A dobrze jest mieć swoich. Mieć zaplecze. To zaplecze, które ja kocham. Ja się denerwuję czasami. Ja czasami jestem poirytowany. Wiecie, przecież jesteśmy ludźmi. My nie jesteśmy tu święci, którym zabrano emocje. Ale czynię to przed wami, wyznaję to przed wami, że was kocham, bo jesteście moim zapleczem. Bez was ja jestem nikim. Wrócili do swoich. To było ich wielkie błogosławieństwo. Oni nie pomyśleli wtedy: no cóż,
Zakazali nam głosić w imieniu Jezusa Chrystusa, więc nie będziemy się wychylać. Nie będziemy nadużywać, bo następnym razem, jak nas złapią, to nam dopiero sprawią cięgi niesamowite, albo nas posadzą tak na długo, że już stamtąd nigdy nie wyjdziemy. Oczywiście spróbowano ich posadzić, oni i tak wyszli, bo przyszedł anioł i otworzył im drzwi i wyszli. Nie próbujmy łowić swoich ryb samemu, po swojemu. Sprawdzianem takiej prawdziwej miłości do Jezusa Chrystusa jest drugi człowiek, że potrafię zostawić wszystko i być z nim razem. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Powtarzam to pytanie uporczywie dzisiaj. Czy masz swoich? Czy się czujesz, że jesteś między swoimi? Czy masz tylko słowa błogosławione, słowa krytyki? Czy kochasz tych swoich, że oni są? Że możesz się wybrać do kogoś i wypłakać w rękach? Że możesz stanąć tu i powiedzieć, mam problem, a ci inni staną razem społecznie i będą się modlić? To jest pytanie, które sięga głębiej, bo ono brzmi, czy kochasz Jezusa i to więcej niż inni? Czy kochasz go więcej niż inni? Czy kiedy twoje plany zaczną się krzyżować z planami Jezusa Chrystusa, postawisz na swoim czy na Jego planach? Niektórzy, gdy nie chcieli pójść za Bożymi planami, za Jego wolą, jest napisane w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, zaczęli się wymawiać. I mieli uzasadnione wymówki, bardzo inteligentne, logiczne wymówki, ale nie przekonywujące. Wymówki, które świadczyły, ich to nie interesuje, co zaoferował Jezus Chrystus. Dlatego powiadam, nie zakochujcie się w tym świecie, w tym, co on oferuje, w tych możliwościach, jakimi dysponuje. Dlatego, że czas, w jakim żyjemy, jest czasem ostatecznym. To jest czas, w którym oczekujemy powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie mówimy o datach, nie mówimy o terminach, bo to byłoby naiwnością, ale czasy, w jakich żyjemy, w świetle Biblii, są ciągle czasami ostatecznymi. Przygotowujemy się na wieczność, a więc dobrze jest z zapleczem razem przygotować się. Samemu jest trudno, ale jeśli jest nas wiele, jeśli jest nas wielu, to na pewno to przygotowanie przebiega zdecydowanie lepiej. Możesz wybudować dom sam, męcząc się latami, lub z zespołem zrobić to w krótkim czasie. Czasami tęsknię za takim sposobem myślenia ludzi wierzących, za takim sposobem postępowania, zachowania. Nie tylko widzieć to, co jest blisko własnego nosa, na własnym podwórku, ale zauważyć, że drugi też potrzebuje naszego wsparcia. Ja myślę, że w ten sposób buduje się chrześcijańska miłość, chrześcijańskie relacje, chrześcijańskie bycie z sobą razem, gdy umiemy zauważyć, że możemy się wzajemnie wspierać. A my Polacy mamy jednak dobrą cechę. Lubimy się odwdzięczać, a więc jeśli ty usłużysz innemu, bądź pewien, że ten Polak, chrześcijanin, też ci się odwdzięczy. Nawet gdyby nie sugerowało mu to już chrześcijańskie sumienie, to sumienie Polaka go zdopinguje. Być wdzięcznym. Myślę, że te relacje mogą zdecydowanie się poprawić, gdy wzajemnie dla siebie będziemy sługami. Musimy mieć coś, czego możemy się uchwycić w naszym życiu. Do czego możemy przylgnąć. Dlatego dla mnie jest tak ważne ten zwrot, do swoich wrócili. A Bóg wie, co z tymi swoimi zrobić. Tak jak wiedział, co zrobić z Noem. Bóg wiedział, co zrobić z tą całą sytuacją. Oni stanęli przed Bogiem i powiedzieli, Panie, czujemy się bezradni. Nasze świadectwo wydaje się takie mikre, takie słabe. Tak nam to kiepsko idzie. Czujemy się przerażeni trochę tym przesłuchaniem. Przestraszono nas. Ale Panie, daj nam moc z odwagą zwiastować Twoje słowo, bo przeciwko Twemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, występują w opozycji ludzie. A Jezus Chrystus wiedział, co z tym zrobić. To nie świat zatrząsł apostołami.
uczniami, wierzącymi, oni zatrzęśli tym światem, w którym dane było im życie. Zatrzęśli tym miejscem. Bóg zatrząsł, ale oni zatrzęśli Jerozolimą. Oni zatrzęśli przez swoje życie i zwiastowanie miastami, do których docierali, sercami ludzi, którzy zadawali pytanie, co mamy czynić dalej, jak żyć. Wiemy już, że tak, jak żyjemy sami dla siebie, to nie jest dobrze. Chcemy zmienić coś i dowiadywali się, jak to można zmienić. Czy mamy dobre zdanie o ludziach wierzących? Czy możecie ich zarekomendować? Czy możecie to miejsce rekomendować? Masz dobre zdanie o wierzących? To pamiętaj, że jeśli nie masz, zawsze tobie też można coś zarzucić. Pamiętaj, że tobie też można coś powiedzieć, że nie jest tak. Miej dobre zdanie o tych, z którymi razem tu się modlisz, bojujesz, śpiewasz, razem tu siedzisz i słuchasz Bożego Słowa. Potrzebujemy siebie wzajemnie. To jest nasze zaplecze, nasz duchowy akumulator. Zbór to jest miejsce też naszego wzrostu. Czy umiesz zachęcić drugą osobę, by tu razem z tobą był? Byśmy razem tutaj przeżywali Bożą obecność, Bożą chwałę? Byśmy się radowali, że oto cieszę się, że będziemy uwielbiać Boga. Cieszę się, że będę słyszeć Boże Słowo. O nie, jak on tutaj, ja wychodzę, dziś mam wolne. Przyjdę w następną niedzielę, jak będzie ten, którego lubię. Czy masz oparcie w zborze? Bo to miejsce może zatrząść twoim życiem, twoich bliskich, twoich przyjaciół. Ale zaczyna się to zawsze od nas. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce. U wszystkich, którzy tworzyli Bożą rodzinę, było jedno serce i jedna dusza. I tego pragnę, aby nasza, moja rodzina miała jedno serce i jedną duszę. Miejcie do kogo wracać. Myślisz, że masz do wykonania wielką pracę? Zacznij od zbierania kłosów. A zobaczysz, jak Bóg poszerzy granice twojej służby, twojego usługiwania, twojego chrześcijańskiego życia, twojej chrześcijańskiej miłości do Jezusa Chrystusa i do siostry i brata. Amen.